grałem na Red Feeder Falls, na miśki. Ja akurat nie będę strzelał, bo szkoda atrakcyjności. O, szczur akurat biegnie. Oj, szkoda amunicji na niego. Ale jak widzicie, miśków trochę jest. Dwa unikaty, znaczy unikaty, dwie odmiany, czekoladowy i cynamonowy. Po prawej masz, nie? Ale dwa czekoladowe. No trochę ich jest. I mam nadzieję, że Michał poluje ich jak najwięcej. No, no to Michał, do roboty. Gdzieś tu się ustaw dobrze, wybierz sobie największe, jakieś postaram się, wiesz, ci pomóc, nie? Zaraz jeszcze tam jest jeszcze jedno, widzisz tam dalej. I tam jeszcze łania Black Tyla. Zobaczymy, co tu mamy. Chyba tu będą, wiesz, ostatnio, o, jest samiec tutaj, nie? 130-240 na blisko. Tam dalej, nie wiem, czy moja lorenzka go wyspotuje. Nie, tego dalej nie. A tu na blisko, ta najbliżej to jest samica, nie? Bo to już sprawdzałem. Czekoladowy to będzie chyba samiec też. Tak, do 170. O, jeszcze cynamon. Dwa cynamony są, zobacz. Dwa cynamony, dwa czekoladowe i cztery normalne. O, jeszcze jest blondi, zobacz, widzisz z prawej strony. Same unikaty. Masakra jakaś. Jeden idzie na nas. Masz jakiś łuk czy coś? Mam. No to tutaj jeden misiek idzie na nas, nie? Na ile jest bloczkowy nastawiony odległość? Bo zapomniałem, 30, 40? Oj, ale który łuk? Ten, Snakebite. Chyba na 40, ale nie jestem pewien. Zobacz, tu podchodzi, widzisz, tam blisko jest. Blisko nas, mam nadzieję, że odwróci, ale chodź, może przejdziemy w prawo, bo jak ona pójdzie, to spłoszy wszystko. I tak szkoda by było, wiesz, to wszystko tracić. Jeszcze tam widzę, mój Blacktail leży, nie? Bo dostał. Ale trochę tego jest, chyba że weźmiesz od razu, wiesz. O, poczekaj, ten ucieka. Spłoszyła się. Ale. Czekaj. Czekaj. Zatrzyma się zaraz. Okej. Już stoi. Stoi już normalnie, więc może gdzieś tu wejść na jakąś skałę, nie? I strzelać. O, cholera, poszły dalej. Wiesz co? Weź strzelaj. Ustaw się gdzieś tu i strzelaj po prostu, wiesz, z głośnej. Z broni, dobra. No, spalnej. Może tutaj na kamek wejdzie, ja jestem, będziesz miał dobry widok. Tutaj będę miał. Patrz, bo ona tak biega dziwnie, nie? Tak szaleje. Tam masz tego blondyna, czekolada, cynamona, wybieraj co chcesz. One daleko nie uciekną, później będziemy chodzić, to zobaczysz jak to, wiesz, blisko jest. Czekaj, zobaczę coś, co stoi do boku, tam jest. Ta blondyna tu, a widzisz, już idą z powrotem, wiesz, tak niewzruszone lekko. Leży. No to zobacz, one tak widzisz, nie uciekają zbytnio. Tutaj z prawej strony. Drugiego palić? No, strzela ile wlezie, mam nadzieję, że uplujesz ich jak najwięcej, tego ci życzę. Dostał, bo biegnie skulony. Dostał, biegnie skulony. Widzę. Ale, o, leży. Leży, okay. Nie leży, idzie powoli. Zaraz będzie leżał. Mi się wydaje, że dostał na nogę, wiesz? Dlatego tak podkulono miał. Jak tu do mnie przyjdziesz, to jeszcze dwa są, chodź tu. Już, czekaj, tylko zaznaczę tego. To ja go zaznaczę na mapie. Poczekaj, ja go zaznaczę na mapie, wiesz? Okej, zaznaczone. Zaznaczone. Tu do mnie podejdź, tutaj to masz z prawej strony jeszcze jednego na strzał. No poczekaj, jeszcze chyba blondynę widzę. Zaraz ci powiem. No, ode mnie widzę blondynę. Dwa, trzy miśki widzę. Cztery miśki widzę jeszcze z tej pozycji, nie? A nie chcesz, żebym ci miśka popędził? Co? Nie chcesz, żebym ci miśka popędził? Nie, to później pójdziemy, nie? Tylko nie chcę, żeby cię zjadł też, nie? Bo tu za blisko jesteśmy, wiesz, beczki. Ty ja sobie tutaj postrzelę blisko, a później pójdziemy tam dalej, to ja sobie strzelę, nie? Ta atrakcyjność mi nie spadnie. Dobra. Widzisz tego tutaj? No. Tego czarnego, co tak, wyszedł tak, z wody. Tak, właśnie o tym mówię. Dół przednie łapy, nie? Gdzieś tak trochę, nie, z 2 cm. Tak jak położy się. To jest samica, tam dalej samiec stoi, wiesz? Ale strzelają, ale daleko nie uciekną.
dostała. Ale tam widzisz, jeszcze jeden jest dalej. Jeszcze dwa. Chodź, podejdź tu, tam jeszcze są dwa. Ona wypuszyła tamtego jednego, widzę, ale nie leży. Bieg. Widzę, że drugiego trafiłeś. Wszystkie chyba na łapy dostają, wiesz? Może za bardzo kula opada. Dobra, ten jeden leży chyba. Nie, obydwa biegają. Tylko za nic za wysoko strzelasz według mnie. Powinieneś, wiesz, delikatnie nad przednią łapę, nie? Przed chwilą byłem na strzelnicy, to mniej więcej, wiesz, tak postrzelałem trochę do tych makiet i tak wygląda. Przednia łapa delikatnie, centymetr, nie? I wtedy jest serce łopatka, a łopatka prawe płata. Ale to co, za wysoko czy za nisko strzelam? No, chyba za wysoko, wiesz? Albo za nisko. Nie wiem, zobaczymy jakie podniesiemy, nie? Dobra. Widzisz, tu jeszcze ta łania Black Tile, ale to poczekaj. Tu jeszcze blondy stoi, widzisz to? Blondyna tu jeszcze stoi. Ej, tam w lesie, zobacz. Widzę. No, tą blondynę jeszcze upoluj. Jak trafisz ją w tyłek, to powinna jelita, to wtedy położy się, nie? Jak prosto w tyłek je trafi. A to jest samiec jeszcze. No, jak trafisz w tyłek, to na jelita pójdzie. Ona po jelitach położy się z 9-3. Z lewej strony jeszcze jest cynamon. Biegnie z lewej strony w lesie. Nie wiem, czy go widzisz. Już tak mniej więcej, wiesz, nerwowym krokiem, ale tym wolniejszym już idzie. Zaraz, o, już zwolnił. Jak tu podejdziesz, to powinieneś mieć go na strzał. Zbieraj sobie tropy tutaj, to... nie? To ten, to będziesz miał, jak to się nazywa? Level ci wskoczy, nie? Nie biegnijmy, bo wiesz, puchliwe są, nie? Ja tutaj lubię sobie pobiegać, ale przystopujemy trochę. Okej. Dobra. Podnosimy jakieś, czy gdzie idziemy? No ja myślę, że wiesz, postrzelamy do tych i później podniesiemy, nie? Dobra. To żeby je policzyć, kurde, żeby nie zgubić. 2 do 4 strzelałeś. Do 5, do 5 strzelałeś. Do 5. Widzę tą blondynę, wiesz? Widzę tą blondynę, jest ranna, ale jeszcze dyszy. Mam tutaj twojego jakiegoś śmiczka, tego podniosę. Okej. Co, gdzie dostał? Płuca serce, pierwszy ładnie trafiony, płuca serce. No, ciało, prawe płuco trafione. Czarnego widzę przede mną. Ale trafione czy... Nie. Tyłem do nas. Poczekaj, ja spróbuję tą blondynę podejść. Zobaczymy co to będzie, nie? No ja też jeszcze widzę jednego czarnego, a tego twojego czekoladowego nie widzę, nie? Nie wiem, gdzie on uciekł. Tutaj ten czarny się w końcu położył, ale nie wiem, czy nie, czekaj, Michał, nie, jest jeszcze jeden, widzę dwa czekoladowe, dobra. Zaraz zobaczymy, jak to będzie ten przy strzale wyglądało. Ten drugi, o, widzę drugiego, biegnie tutaj po domu. Thank you.
Okej, okay, jeden leży. Drugi też dostał. Tamta blondyna pobiegła gdzieś tam naprzód, nie? Z prawej strony te dwa, co je trafiłeś, poszukaj ich. Tam jeszcze gdzieś dwa czarne widziałem się kręciły. A, tutaj dwa leżą. Leżą? Ale leżą czy ten? Leżą, leżą. O, to ładnie, ładnie. Obok siebie. O, mam. Wiesz co, trafiłeś go w ciało. Dlatego, za... jak w ciało, to musiałeś za wysoko strzelić, wiesz? Możliwe. Myślę, że tutaj kula ma większy opad. Dlatego teraz swojego strzelałem ten... od tyłu mniej więcej na kręgosłup, pewnie coś zostanie w ciało, bo widziałem, że nie padł w ogniu. Więc albo trochę, wiesz, dajmy im szukanie, a ty sobie tam spokojnie poluj. Bo chyba, że go znajdę, nie? Okej. O, trafiłem go od tyłu na płuca serca, wiesz? To nie spodziewałem się. To powinien gdzieś tu leżeć. No, leży. No, to ładny strzał, powiem ci, wiesz? Nie spodziewałem się, że tak tam dostanie. Od tyłu. Mocna kula. Ciężko trafić tak od tyłu. No, poczekaj, gdzie on tu miał kulę wlotową. Cholera, no całkowicie od tyłu go strzelałem. No, nie widzę. Ale same samice, twoje samce tam były, nie? No, to ja idę do ciebie, nie? Powoli. Okej. Okay. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam? O, no, po drugim brzegu. Te dwa podniosłeś, czy nie? Teraz już przy drugim stoję. No, to reszta twoja. Ja już widzę, że mam plan wykonany. Dwa Black Tile i trzy mieszki, więc jest super, nie? Tego samca gdzieś tam masz, co go strzelałeś? No, czarnego podniosłem przed chwilą samca. A ile miał? 19. 19 to już taki, wiesz, mocniejszy, ale tam był ten jeszcze większy, nie? Nie wiem, czy ta blondyna nie była taka duża. Znaczy blondyn, bo to był zamiec. No jeszcze cynamon. Czekaj, widzę niedźwiedzie daleko. Strzelałeś do cynamona, czy nie? Nie pamiętam. Wiesz, możemy, wiesz, to możemy zrobić tak, że wiesz, obejdziemy tu kółeczka, bo nie wrócimy do beczki, to te, co tam uciekły w lewo do lasu, to one przyjdą z powrotem, nie? Tak, blondyna poszła do przodu. Ale puchliwa jakaś, nie? Znaczy puchliwe. No tak. Bo to nie wiem, czy tak wiesz, postrzala, nie? Zaraz. Jakby co to ten, zawołam ci, to tu podejdziesz, bo nie chcę mi, wiesz, dobijać twoich sztuk. No już tak, ale przesady. Zależy jak daleko ucieka, bo czasem nie wiem, czy ona nie poleciała aż tam, wiesz, na drugi brzeg, nie? Przez tą górkę. Ja tu nic nie widzę. Ja tutaj podchodzę jednego. Strzelałeś do 5, podniosłeś 3, tak? 3 masz podniesione? Chyba 3. Jednego ja twojego podniosłem? Nie, 2 podniosłem ci.
Czekaj, Tymi jednego. dwa? No, poczekaj, jak to było? Podniosłem ci tego martwego i jednego dobiłem, tak? Tego czekoladowego. A ja podniosłem dwa, czyli są cztery. To ta jeszcze blond został. Aha, no to się zgadza, to się zgadza. Okej. No, był. Tylko ten mi gdzieś zniknął. Podchodziłem go i teraz nie widzę. Okej, ja tu mam baribale spłoszone, nie? Tropy. To zaraz przejdę na drugi brzeg, bo widzę, że tam pokazuje. A to łapity gdzieś uciekło, daleko. Nie strzału się wystraszył. O, widzę, poczekaj. Widzisz miśkę? Dobra. Samica. Ja idę na ten drugi brzeg, nie? Poszukać tego blondyna. O, i drugi jedzie, dwa nie jedzie. No to strzela ile wlezie. To muszę znaleźć trop tego blondyna, bo cholera, później się pogubię tylko. To jest łapity, tu będzie ta blondyna. Okej, mam. Ten blondyn pod kątem gdzieś tam wszedł, nie? Widzę w stronę górki. Chyba tak, tak. Nie wiem, czy czegoś nie wypuściłem w prawo do ciebie. No, blondyna szła totalnie w prawo. Leży? Jeszcze nie. Jak drugiego widzisz, to też strzelanie. Że jak ta blondyna gdzieś leży, pamięci, ostatnio polowałem na brunatny, nie? No huga na beczce, no to dwa razy mnie przejechały, nie? Aha. Te jakoś tak agresywnie wykazują, szczególnie, ale tamte powiem ci, że ostatnio muszę uważać, odkąd w ogóle mam tą czapkę, uszatkę co wyszła, to już w ogóle jest znienawidzenie mnie. Wiesz co, ja tak nie idę do końca po tropie tego misia, bo ja wiem, że one przejdą na drugą stronę, będą chciały na usilnie, więc ja pójdę po prostu brzegiem, nie? Dobra. Jest klampa, gdzieś tu ją słyszę, ale ten, nie będę nie strzelał. Miśki to miśki. Trafione, wiesz, szkoda, żeby się męczył. Chociaż czasami nie chce mi się szukać, jak dostanie gdzieś tam ten brunaton, to on idzie w masakrę. To nieładnie. Trzeba szukać. Oj, to wszystko zależy od dnia. Czekaj, widzę blond. Widzisz tego blondyna? Tak. No to strzelaj do niego, bo on już raz dostał, więc jak trafisz go drugi raz, to... No dobra, ale jak wziąłem na zbliżenie, to jest w trzcinach i go nie widzę. A gdzie dokładnie? Poczekaj chwilę. Jak oznaczę, to będziesz widział na tym? Tak, tak. Jak, będę jak... widział, jak zaznaczysz kropką na mapie. A, tam poszedł w prawo, czyli w ogóle z innej strony niż ja myślałem. To czekaj, czy jesteś... To on gdzieś tak będzie, jak wejdę tam na ten drugi brzeg, powinienem go widzieć, tylko że... Deszcz pada. Najgorsze, co może spotkać gracza, nie? Padający deszcz w The Hunter. Ale wtedy łatwiej podejść. Czekaj, chyba coś jest na górce, ale nie jestem pewien. Tak, łapity widzę, byka łapity widzę. Od 300
Punktacja od 105 do 275, więc taki wiesz. Totalnie średnia półka. Dzisiaj na Settlersie byłem chwilę, to strzeliłem 334 albo 344. Też w tym stylu. Ale czekaj, jest drugi jeszcze. A to kurczę, szóstak. Jesteś już blisko niedźwiedzia, uważaj. Szóstak regularny. Idę na kuckach, nie? Okej, chwila. W razie czego. Co? Jak go spłoszę, to na ciebie pójdzie, tak? Tak, ale poczekaj jeszcze chwilę. Wiesz, ale to tak, wiesz, nie wiemy, czy to podziała, nie? Bo jak mnie zje, to będzie, wiesz, kicha, nie? Poczekaj, stój, nie ruszaj się. A ja go widzę, dobra, stoi prosto na mnie. Mógłbym bez problemu, ale to ten. No już bliżutko jesteś. Ty, misia mam z tyłu, więc ten, weź go. A, uciekł misiu. To spłosz na mnie tego blondyna, jak chcesz. Blondyna? Dobra, najwyżej mnie zje. Chwilę jeszcze. Bo z tyłu uciekł czekoladowy misiu, a tu jest łapity za mnie. Czekoladowy uciekł z tyłu. To co, nagonić go na ciebie? No możesz. Czekaj, bo łapity mi tu ten zachodzi od tyłu. Oj, to uważaj. Widzisz go? Za mną stoi łapiciak. Szóstaczek taki. Czekaj. Uciekł, okej. Okay. Misiu ubiegnie? Ucieka czy ten stoi? Nie, 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 ale już możesz go ten ruszyć. Jakby co, to założyłem kolimator, nie? Żeby cię... Dobra, biegnie. Ale w przeciwnym kierunku. Nie, 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 dobrze. On biegnie na ciebie, to ładnie. Zaraz padnie. Oj, prosto na mnie. O, pięknie. Tylko żeby cię nie zjadł, nie? Uważaj, że... A, dobra, leży. Tak. To git majonez. Farbę kolejnego, nie? Zaraz po niego wrócę. To leżą, ładnie, ładnie, ładnie. Gratuluję. A ten złoty jakiś duży się wydaje w porównaniu do tego, zaś na dole, nie? Tak, tak, właśnie, no. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle tam masz. Ale raczej duże sztuki. No, 20, no ładne, ładne, gratuluję. No to chyba samica była, wiesz? No, 91 kg, takaś malutka. Ten 200 miał. No to chodź przejdziemy tam na drugą stronę góry. Możemy spokojnie, wiesz, wbiec tutaj do góry. Poczekaj, bo ja na farbę idę, nie? A co, strzelałeś tam jeszcze jednego? Tak, 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 wcześniej. Ty, a widzisz? Ja już bym, wiesz, leciał. Myślałem, że to wszystko. Rzeźnik, widzę, się włączył. No ba. Ale duży? Ten jakiś kolorowy czy czarny? Czarny sam jest. I gdzie mniej więcej? Tam na wprost czy gdzieś tutaj? Ej, leży tu z lewej strony, już go widzę. Ja? No, leży tu. No i to martwy. Zimny jak lód. Więc można spokojnie podbiec do niego. Chodź, chodź. Ja widzę. No to trochę iść natłukłeś. Na 8 już mamy, to będzie 9, nie? Chyba ja. Jeszcze dwa cynamony uciekły, bo cynamona żadnego nie ściągnęliśmy, nie? Nie, nie. O, 7. Na jelita go trafiłeś, no. Tak jak mówiłem, na jelita też, wiesz, padnie zaraz. Ładnie, ładnie. To chodź na drugą stronę, zobaczymy jak coś... Powinny być te byki łapity, masz dwa byki. Słuchaj, ja robię 10 minut przerwy na kolację, to ty pochodź, a ja zaraz tak dołączę do ciebie, cię znajdę. Dobra, no to smacznego, no na razie. Dobra, zaraz będę, cześć. Gdzie następny?
Gdzie był? Na bagnach tam, czy tutaj Czekaj, bo zgubiłeś? znowu teraz na mnie wykręcił trochę. Za pudło. Na ciebie zawraca. Gdzie mniej więcej? Przez wodę biegnie, strzelaj, bo nie mam amunicji. Aha, dobra, psuj. Gdzie? Kurwa, amunicji nie mam. Mów mi gdzie. Na mnie. Na ciebie biegnie? Ja. Kurwa, inwentory ile... Widzę. A leży, nie żyje już. Położył się, zdech. Akurat zdech. Widzisz? Gratuluję. Dwóch sztuk. A ja byłem w inwentory cały czas. Wystrzelałem do łani z 9-3 i wszystkie padały od razu, nie? Słyszysz? Co? Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie? Nie. Cholera, mówię, że ten... polowałem, wiesz, 9-3 z kolimatorem, nie? I wszystkie łanie padały od razu. I to dużo... Aha, to jest na ten, tak? Dużo na odległości. Próbę. Tak, to jest na Anschutza i na Blazera R8, nie? I po ile on jest? Kolimator? 350 amsów sztuka, nie? A są dwie wersje. Kurde, ma chyba 320 coś. Możemy się tu przebiec jeszcze, nie? Przebiegniemy na drugą stronę, jak wejdziemy tam na te bagna, to możemy się dopiero je zatrzymać, nie? A czym się różnią te dwie wersje? Niczym. To jest tylko, wiesz, różnica w montażu chyba, dosłownie. I wielkości. To jest to kompletnie to samo, wiesz, to sama... ten sam widok jest w środku, to sama kropka, ten sam sposób działania, zero powiększenia, więc... To po prostu, wiesz, ograniczenie jeszcze daje, że wiesz, że tylko pasuje do tych karabinów, sztucerów, wiesz, tylko niektórych. Rozumiem. To ograniczenie po prostu zabiją grę niedługo, nie? Zobacz, powoli wszystko zostaje ograniczone. Jeszcze kasa, jeszcze raz kasa. I jeszcze kasa. No, jeszcze kasa. Słyszałeś? Nie. Byk łapiti tam jest przed nami. Byki łapiti. Masz łabik na łapiti przy sobie? Mam. To wap. Widzę, idą. O, widzę też. Ale wap, bo one chyba są przepuszczone. Są te, co tam, wiesz, na górce były. Dobra, tylko wrzucę w ten. Tak, to chyba jest ten sam, wiesz? Jak nie są przepuszczone, to powinien tu przyjść, nie? Ale on tak biega, jakby, wiesz, nie był zainteresowany, bo się wystraszył strzału wcześniej. Takie zachowanie ma. Więc jak chcesz, to strzelaj, nie? A to zobaczę, czy to się ułożę dobrze. Padnie. Jak z 9-3 to zaraz miałem położyć gdzieś tam. Chyba, że znów za nisko strzeliłeś, nie? Podło. Okej, zniknął z mojego pola widzenia. Chyba musisz się przejść na tą strzelnicę w Redfeeder Folston 3D. Chyba tak. To jest ta łucznicza. Wiesz, niby łucznicza, nie? Ale ona pokazuje ci, w jakie organy trafiasz. Ja tam strzelam z karabinu i wiesz, mniej więcej wiem, gdzie strzelać. Ale do jakiej odległości to jest? To jest na dużo. Na odległości od, wiesz, 20 metrów chyba do 100, 150, jakoś tak. Nie, przesadziłem do 150, nie, do 100 metrów chyba będzie, jakoś tak. No to zobacz. Bo tam na tej, wiesz, nie pokazuje ci, na jakie odległości strzelasz, tylko w jakie organy trafiasz, nie? No tak. I z lewej strony coś biega. Co to biega z lewej strony? A ten twój byk łapity z lewej strony biega, zobacz. I ma się bardzo dobrze. Z lewej? Ty, czekaj. Ty, bo tu jest jeszcze jeden byczek łapity. Z lewej strony, taki mały. No to bierz go, jak chcesz. Że, dobra, bierz go, to bierz go. Ja mam aim pointa.
A nie chce mi się nakładać tego drugiego krzyża. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym. Tu z mojej prawej strony, nie? Ja teraz idę tu, a tam jak się idzie na beczkę, to ten twój biega, nie? Przed chwilą gdzieś mi mignął w lornetce. Teraz ci powiem, jak go... Może go zobaczę, ale chyba jest za górką. Widzę go. Ten mój też jest za górką. Widzę go. O, ja widzę swojego. To poczekaj, mój wyjdzie. Jak ktoś tam mów, to na 3-4 strzelim, chyba że twój... Nie, ja go mam za daleko między drzewami, poczekaj. A, dobra. Mam strzelać swojego, czy nie? No mojego może nie spłoszysz, nie wiem. Okej, okay. Tylko że mój biegnie. Cholera, niech się zatrzyma. Bo tak w biegu tak ciężko. O cholera. Chyba dostał. Zaraz zobaczymy. No, widzę jak biegnie. Dostał. Spłoszył się? Spłoszył się twój, czy nie? Tak. Okej. To możemy podejść, nie? Słyszałeś? O, to są inne stado w ogóle, więc wap. O, nie wiem czy inne, bo tamten mój pobiegł. Ale czekaj, widzę swojego. Twój takiego dźwięku nie wydał, bo już wiesz, wył kilka razy, nie? Nie strzelaj, podejdziemy bliżej, zobaczymy. Jak będą jakieś większe sztuki, to oczywiście bierz je, bo ja już w tym sezonie sobie strzeliłem dużego. Czekaj, widzę swojego chyba, no, mój i tam idzie, widzę trafiony. Ja mam kuszę, to poczekaj, kuszę mam? Chyba kuszę mam. To ja sobie zmienię, to po cichu go zajdę. A nie, mam refleksa. Możesz pobawić troszkę? Tak, już. No, ten twój, widzę go. No, to ciemny taki. No, ale to nie będzie melanistyczny. Ostatnio też myślałem, że melanistyczną łanie trafiłem, nie? Ale on, wiesz, po prostu odmiana taka barwna. Zamiast z białego tłowia ma takie, wiesz, kawowe, nie? Cappuccino. Zwap te byki, co tam były na górce, nie? Czekaj, widzę jednego. Nie wiem, czy to nie ten twój. A to twój tam biega. Daleko. Tam na prawo bardziej? Na wprost, tak jak jest ten mój, tylko że jeszcze tak za jakieś 200 metrów za nim, nie? 200, no 150. Ale tej z prawej widzę jednego. I to jest chyba ten mój, bo ma łeb nisko. A to mówiłem, to widocznie jeszcze jest jeden. To kurczę, masz coś cichego, jakąś broń cichą? Łuk. No to wiesz co, możemy je ściągnąć na głośno, a tam to po prostu podejdziemy. Bo to jest inne stado tam jest, wiesz? Poczekaj chwilę. Powiedz kiedy. Bo ja muszę się przygotować. Już sekundę. Na 3-4 odliczać już mogę? Nie, zajmuję pozycję, czekaj. Okej. Czekaj, bo go teraz nie widzę. Okej. No już. Kurwa. To był ten twój? Nie, tam bliżej ciebie. Ty czekaj, bo może tu jest cholera.
To nie był ten twój, na pewno? Nie, poczekaj chwilę. No bo ja tu już swojego podchodzę. Twojego widzę, tak. No ja widzę twojego. Ale innych nie... Czekaj, ty, co to, Blacktail idzie? Tak, ale średniak totalny, więc strzelaj spokojnie. Ej, ten mój to chyba tutaj jest. No z prawej strony, zobacz, widzisz go? Z prawej strony. W wodzie idzie teraz. No tak. A to jakiś inny się odzywał. No tylko, że ja go nie widzę w ogóle, nie? Nie wiem, czy on nie jest z drugiej strony. Mów, kiedy będziesz mógł ten strzelać. Trzy. Celujesz? No, trzy, cztery. Dwa. Jeden go. Czekaj. Strzelaj. Kurwa. Uwaga. Trzy, cztery. Trafiłeś go drugi raz? Trafiłem. Przecież miał spuszczony, no to nie mógł być pierwszy raz trafiony, nie? Ten, zawołaj łapitki, może coś ten odezwie się jeszcze. Mój leży. Dostał wcześniej na elita, dziwne, że nie padł, nie? Powinien leżeć, teraz jest na wątrobę. Będziemy szukać tego twojego. Mam nadzieję, że nie byliśmy za blisko beczki, bo to chyba trzeba 400 metrów, nie? Gorzej, wiesz, tak planowałem, żeby nie spadło, zaraz się okaże, że tam jest z 20 teraz. Ale na szczęście to szybko rośnie, dobre miejsce mam. I tu dobrze. No, 66% było i zobacz, ile było myśków, nie? Mam farbę, wiesz, dostał na ciało. Co masz? Farbę twojego na ciało dostał. No co? 28 to jest sobota, nie ma nic i konta szkoły. No odpisz mu, bo ja. Czekaj, bo ty też mam jakiegoś farbę. No to może tego twojego, wiesz? Tylko, że wcześniejsza, bo przecież on tu pobiegł, wiesz, bokiem, nie? Zawab rogiem, łapity. Koniec farby, teraz zaczęły się zwykłe tropy, nie? Ale powinien leżeć, jak dostał dwa razy. Bo wcześniej go trafiłeś, teraz go trafiłeś, więc powinien już... 6-9-3? To już... To jest dobry. Mówię, jeżeli to był ten stan, do którego wcześniej waliłem, nie? No ale przecież ten, głowę miał opuszczoną. Przecież musi być ten sam, nie? Łeb trzymał nisko, przecież tu jeszcze nie ma takiej realistyki, właśnie tego brakuje, że wiesz, stary byk, wiesz, dużo poroży, ciężkie, duże obciążenie na łeb, to wiesz, nisko chyba nie noszą, nie? To jeszcze nie ten symulator. Wiesz, ja tu mam więcej tropów niż tego jednego, więc mówię, powab jeszcze. No tutaj jest sporo. Może coś przyjdzie, nie? Dobra, widzę, leży. Mam go tutaj.
Dwa razy na ciało dostał. No to dobrze. Chodź tam w stronę beczki, pójdziemy teraz. Może jakieś miśki wróciły. Amunicja mi się kończy w 9, czy muszę zmienić sobie na 308. Jednak? Wolisz? Nie, nie, amunicja mi się kończy w 9.3, nie? A. No, z refleksa nie będę strzelał na dalekie odległości, bo ja z łuku, wiesz, jakoś nie jestem przyzwyczajony. W sumie to długo nie strzelałem z łuków ostatnio, tylko mnie coś wzięło, nie? Jak chodzi mi na Hemeldal, na brunatne, to tam z łuków, z kuszy, żeby jak najwięcej położyć, nie? Ja najmniej lubię tamten teren jakoś, nie podchodzi mi. Co, mi nie podchodzi ani Settler Creeks, ani Hemeldal, nie wiem dlaczego. Ja lubię takie tereny jak tutaj, wiesz, otwarte, dużo, wiesz, takich wolnych przestrzeni, płaskie tereny, mało gór, mało pagórków. Settlers lubię dosyć. Jakoś tak pasuje mi. No ja postawiłem sobie tamten podajnik karmy dla dzików, nie? Wczoraj. Więc za 3 dni, za 2 dni będzie można pójść się przejść. Pójść się przejść. Będziemy mogli, wiesz, wybrać się na małą, na małe polowanko. Zawabisz łapiti, bo ja zapomniałem wabika. Jest misiek, widzę miśka, czekaj. Chyba miśka, bo to blacktail. Nie, misiek, czekoladowy. Czekoladowy misiek jest. No, w kucki. A ty możesz spokojnie do mnie podejść jeszcze, nie? Zawab kilka razy, bo nie wiem czy ten, wiesz, wabiki nie płoszą, nie? Możesz wabić ile wlezie. Samica blaka. Ale to za nami daleko. No dobra, jest czekoladowy misiek. Chyba tylko jeden. Czekaj, to tam, coś tam jeszcze stoi, na, ale nie, bo ja atrakcyjne zrzucę, nie? Pamiętaj. Z łuku też? No, z łuku też. Musi być 400 metrów od beczki, nie? Jak dobrze pamiętam. Chyba 400. Albo 200. Nie, to daleko. 400 albo 200, wiesz, żeby nie spadała atrakcyjne. Coś w tym stylu. Do końca nie pamiętam, za dużo jest, wiesz, tych wszystkich parametrów, bzdetów, wszystkich, wiesz, odpowiedników, które muszę pamiętać. Gdzieś tam jest to spisane. Tu przy beczce jest. Zaraz go wyspotujemy, co to jest w ogóle. Pewnie samica. No. Chodź tu i strzelaj na nią, tylko niech się odwróci w dobę. Nie, no to żeby ci nie spadła ta. Ale nie, jak ty strzelasz, to mi nie spada. Wiesz, taki... To jest błąd, ale żeby go nie naprawiali. Jak ktoś strzela u ciebie na mapie, to atrakcyjność się spada. Jak ty strzelisz, to wtedy spada. Poważnie? No. O kurde. No. Wiesz co, ja spróbuję podejść na łuk. No okej. Już mam kilka miśków, spróbuję. To idź przodem, jakby co, że nie będzie na mnie. To ty? No, ten wabik na łosi jest straszny, wiesz? Nie podoba mi się jego dźwięk w ogóle. Najśmieszniejsze dla mnie, jak wiesz, samiec łosia, nie? Parowóz taki. Ładne fotki ostatnio strzeliłeś, ty. Podobają mi się. No, udało się. Zarąbiste. Udało się. Mam trochę wolnego, to się spodziewaj, że może ci ten w piątek podrzucę ten dane do strony. Dobra, spokojnie. Teraz akurat dorwałem, wiesz, roboty w takiej agencji reklamowej, dla nich trochę robię, więc wiesz, grosza trochę wpadę. No, no i prawidłowo.
Spokojnie możemy wejść, to wiesz. A nie widzisz niedźwiedzia? Żeby nie spłoszyć. Jest przy baćce, wiesz, on bardziej do baćki bym szedł. Może spokojnie tu wejść. No to odpisz. Co mam na to? Nie wiem. Nie, też nie wiem. Napisz, żeby jutro zadzwonił po prostu. O, idzie na nas, to idź przodem. Idę. On tak będzie kręcił, daleko się, wiesz, nie oddali. Jest byk Wapiti. Ładny? Chyba są. Dwa są nawet. Dwa byki Wapiti. Możesz zawabić? Już. Wiesz co, są takie jak ten twój, nie? Dwa takie same. To chyba, słabe. Chyba gdzieś trzeci jeszcze jest. Kocham ten dźwięk. To jest najlepszy dźwięk, jaki zwierzęta mogą wydawać, nie? Nawet jelenie tak na Hirschfelden nie jeszcze. Ten dźwięk mnie po prostu... Ładny, no, fajny. I w ogóle, wiesz, jak ja im tam, wiesz, pliki gry rozkopywałem, nie? Tak. No to Wapiti ma 12 różnych dźwięków samiec ma, nie? A żaden inny tyle nie ma. Czy żadne inne zwierzę. Dużo. No, sam się zdziwiłem. Widzisz te dwa byczki? Tu wychodzą powoli. Z której mojej strony, bo ja leżę w trawie. Z tyłu, ode mnie, tu gdzie ja jestem. Tam gdzie szliśmy, zobacz, do tyłu odwróć się w ogóle. Widzisz? Dwa byczki są. Ale to idź po tego miśka, nie? Dobra. Bo ja jak z refleksu strzelę, ten refleks jest dość głośny, nie? Jest mocny, ale... Ty, misiek do ciebie podchodzi. Idź tam na górkę szybko, wejdź, to będziesz miał go na strzał. Ja tu się położę, żeby ich nie spłoszyć, włożę sobie refleks. Cholera, on idzie prosto na mnie. Ten misiek jest za blisko. Trafiłeś coś? Znaczy, do jednego strzelałem, ale lipa. A ty trafiłeś go? Chyba tak, ale tyłem był. Ha, no mój też uciekał, wiesz? Zaraz zobaczę, czy go trafiłem w ogóle. Jest farba. A z jakiego miejsca ciała? Teraz to... Ty, leży tutaj. Leży? No to ładnie, ładnie, ja idę. Nie, 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 nie. O, dobra. Ja idę. Ale farba płuca serce. No to będzie leżał gdzieś tam dalej. Ja idę po swojego. Mój raczej, wiesz, źle dostał, coś mi się tak wydaje, bo... No, na ciało dostał, więc chyba będę trochę za nim leciał. Kuźwa, trzeba sobie wbić lewe z tego kolimatora, bo... To jest, wiesz, dobra rzecz naprawdę, jak leżysz, nie? I albo masz jakieś, wiesz, stado wieprzy, to naprawdę super jest, nie? Ale tak, jak coś biegnie i daleko jest, to ciężko. A jeszcze myszka, kurde, podkładki nie mam, zostawiłem w Poznaniu, a pojechałem do siebie. A nie pomyślałeś, że ja mam podkładkę do myszki? Nie musisz, musisz, jak ja gadam, to musisz mi wcinać, co? Ty, nie mogę znaleźć. Czego, miśka, czy farbę? Bo akurat on tutaj wbiegł. Cholera, jak
ja nie lubię szukać takich spartolonych strzałów. Mogę sobie zamontować tam 3-4 od 3 do 10. Jeżeli idzie przez wodę, to wiesz. Co? To, no dobra, ale one się co, godzinę później utrzymują? No, cały czas są te tropy przez wodę. Jak to coś szło i w wodzie zostawi trop, to wiesz, to nie znika. To jest tak samo jak normalny trop. Tak, ja wiem, ale chodzi mi o rzeczywistość. A w rzeczywistości przecież nie ma takiego czegoś, przecież to wszystko... No więc dlatego pytam się, kto to taki pomysł w ogóle tej wpadł, żeby coś takiego robić? Nie wiem, mnie nie pytaj, ja już z niej nie mam, wiesz, na pięku z niej mam w ogóle. Ten marketingowiec pieprzony Pim Holfo, odkąd jest to tylko kasa, cash, dajcie nam kasę, mało mamy. Wiesz, widać, dobra, że im się przewraca w biurze, bo zatrudnili nowych 5 pracowników, zmienili biuro znowu, przenoszą się na nową serwerownię, do tego jeszcze teraz na Steama będą szli, nie? Wchodzili, więc wiesz, no oni tam mają dużo kasy teraz. Jest fu, co dostał. No spokojnie, mam na przycisk mikrofon. Tego swojego nie mogę znaleźć, wiesz, Wapiti? Ślady mam. Wiesz, jak to daleko odszedłeś. A też szedłeś w przeciwnym kierunku, więc wiesz, coś tak na uzyskanie. Tak, tak. On chyba przyszedł przez wodę, wiesz? Kurde, bym za nim pobiegał, ale nie chce mi się później go szukać. Nie wiem. Możemy na kaczki zaraz skoczyć. Zobaczysz nową miejscówę. Co ty na to? Jeszcze raz? Możemy na kaczki skoczyć, nową miejscówę zobaczysz. No możemy. No dobra, tu się widzimy na kaczkach, no na razie. Dobra, hasło jakie? Kaczki. Okej. No, do zobaczenia.